Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem w fartuszku ja, z tym, że na mnie fartuszek leży idealnie, jest dopasowany, a na Krzysiu był za luźny, no. Bo ja jestem innego formatu człowiekiem. Ale ważne, że fartuszek się zgrał, jest przydatny. I się spodobał. Spodobał się, tak. Krzyś we fartuszku zrobił furorę, ja już pewnie mniej, bo to jest atrybut każdej gospodyni, a dla Krzysia musimy zainwestować w jakiś taki fajny fartuszek męski, żeby... Odzwierciedlający moją osobowość. W krateczkę czy w paseczki? Przezroczysty. Byle nie w kwiatuszki. No ale dzisiaj będę robić pierogi. No i w komentarzach było kilka sugestii, żebym pokazała, jak zrobić fajne ciasto na pierogi. No i teraz podaję swój przepis. Na pewno każda z Was ma swój. Wszystkie są dobre, bo ja robiłam kilka wersji ciast na pierogi, ale jednak to takie zmodyfikowane przeze mnie najbardziej mi smakuje. I teraz ilości, słuchajcie. Nie będę operować ilościami, bo każdy ma gdzieś tam inne, ale te podstawowe to Wam powiem. Ja będę tutaj używać większych ilości, bo tych pierogów robię oczywiście więcej. Także 2 kg mąki. Mąkę używam najlepiej 450 tych. 405 też fajnie się nadaje. Tutaj chodzi o jasność. No im wyższa ta gradacja, znaczy... To nie jest 500, gradacja. 500, 600, jak to się nazywa? No to jest ilość typ, uzyskanej mąki z kilograma Tak, pszenicy. Typ mąki. To będzie ciemniejsza. Ja tutaj na pierogi do makaronu używam 405. 450 też makaron jest fajny, przy czym ciut ciemniejszy, a na pierogi 450. I na te 2 kg daję 4 całe jajka. Dobrze policzyłaś? Tak. Ja policzyłam żeby dobrze. Żeby nie było jak przy roladzie. Do że miało być 8, liczyć. A było 9. Dają więcej jajek, dają mniej jajek. Ja na 2 kg daję 4 jajka i daję kieliszek oleju. To no jest, ten kieliszek jest najważniejszy. Tak, najważniejszy. Olej. Olej. Nie, nic innego. Są osoby, które na kilogram mąki dają kieliszek oleju. Są osoby, które wcale nie dają. Ja tego oleju daję na 2 kg kieliszek. Z tego względu, że on nadaje takiej aksamitności dla ciasta, ono nie jest takie... Zwięzłe. Ja to zawsze mówię tempe, nie jest takie czyli tempe, ciężkie. Czyli lepiej się ugnia. Jest gładkie, każda gospodyni wie, o co chodzi, ono będzie takie gładkie, będzie miało bardzo fajną strukturę. I mleko. Mleko przegotowane, ugotowane do wrzątku, ono mi zawrze i studzę go tak, żebym mogła no... palec utrzymać, żeby powiedzmy nie zaparzyło mnie. Ta mąka, jeżeli damy zimne mleko, ciasto będzie takie bardzo zbite, twarde, a jeżeli damy gorące mleko, ona się tak jakby zaparzy i to ciasto będzie delikatne. No i mleka ile? Słuchajcie, na 2 litry, na 2 kg mąki jest dobry litr, cały litr i wlewam jeszcze pół szklanki. Jeżeli mi jest mało, dogotowuję. Ja tutaj zawsze daję sobie około 1,5 litra mleka. Jak mi zostaje, to wypijam albo idzie do kawy. Także no, na 2 kg mąki litr mleka jest mało, trzeba dogotować więcej. Żeby ciasto też nie było takie bardzo zbite, ale to za chwilkę wszystko pokażę. No i teraz pomału, stopniowo to mleko tutaj dolewam. Muszę przenieść, bo mi się tu będzie na ceracie to... Ups... Powoli. Tak. Nikt cię ja nie się, słuchaj, ja się spieszę, bo dzisiaj jest piękna pogoda. Mam zamiar iść w plener do lasu, tropić zwierzynę. Tu już przebija przez okno to słońce. A ty działasz. Ja działam. Bardzo dobrze ci to idzie. Mówisz? Jestem jednostek. Nie, no w końcu, słuchaj, fachowiec z fachowcem tutaj rozmawia, tak? Z nas to tacy fachowcy, amatorzy, ale... Powiedzmy. Powiedzmy, tak. Tak. A ten nóż, słuchaj, do czego? A ten nóż to będzie później wykorzystany nie przeciwko komuś, tylko tutaj do ciasta. Rozumiem. A teraz taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale... Ostrze powyżej 20 cm to już jest broń.
broń biała. Także słuchajcie, jeżeli macie noże z ostrzem powyżej 20 cm, to uważajcie, bo już podlegacie paragrafowi i nie są to żarty. Także tutaj troszeczkę od strony takiej śmiesznej. No i ciasto już pomału nabiera takiej konsystencji. Ja to sobie tutaj wywalam na stolnicę. Wykładasz, znaczy się. Wykładam. Ja mówię po swojemu, wywalam, wykładam. No i mleka miałam tutaj około litr i szklankę wlałam. Także no widzicie, praktycznie to zostało mi wszystko tyle. Poszło. No akurat nie wystarczy na dwie kawy. Bo na nic więcej nie wystarczy. Na pewno się tym nie napijesz. No nie, ja na pewno nie. Bo mleko bardzo lubi, zresztą mleko jest bardzo zdrowe. A mleko powinno... ciebie też lubi? Lubi, ale nie tłuste, musi być chudziutkie. A ja sobie, śmietana odciągnięta. A ja sobie nie żałuję. Ja potrzebuję takiego fest mleka. I teraz to moje ciasto jest takiej konsystencji, żeby nie było za gęste, bo później te pierogi będą nam się ciężko zlepiać. Musi być takie troszeczkę luźniejsze. No i zaraz po zagnieceniu pokażę, jak ono będzie wyglądało. Ale takie gęste ciasto też powoduje to, że te pierogi później są twarde. Tak, ono musi być luźniejsze. Ale tutaj no ja zauważyłam już ze swojego doświadczenia, że łatwiej mi się po prostu skleja, jeżeli ciasto jest takie luźniejsze. No ale przypuszczam, że większość gospodyń wie tutaj, o co chodzi i ma już wypraktykowaną swoją konsystencję właśnie ciasta. Nie daję soli. Są osoby, które dają sól, ja dodaję ją później do wody. Farsz, solę na pierogi. No tu dzisiaj nie będę się wypowiadać o farszu, bo tu chodzi głównie o pokazanie ciasta i techniki lepienia pierogów przeze mnie, bo ja robię to całkiem inaczej. Kilka osób już na to zwróciło uwagę. Bo ty robisz to maszynowo. Można powiedzieć hurtowo. No i ciasto jest już, słuchajcie, praktycznie zamieszane, zagniecione. Zagniecione, o właśnie. Ktoś, kto robi to pierwszy raz, będzie miał może jakieś problemy, ale ktoś, tak jak ja, jeżeli robi ich dosyć dużo, to jest, słuchajcie, chwilka, moment zagnieść no, fajne widać, ciasto. Że ty to możesz robić z zamkniętymi oczami. No i ciasto jest gotowe. Ono jest takiej konsystencji, że jak go złapię, ono się takie luźne, delikatne, po prostu delikatne jest to ciasto. No i za chwilkę widzimy się przy wałkowaniu ciasta. W międzyczasie już trochę pierogów zrobiłam. Trochę. Trochę, tak, trochę. No powiedzmy więcej jak trochę. I ciasto jak zagniotę owijam sobie reklamówką folią spożywczą, bądź folią spożywczą. Czy reklamówka, czy folia, to moim zdaniem nie ma znaczenia, bo tu niektórzy piszą, że nie reklamówką, tylko folią. To jest to samo, bo to jest też reklamówka spożywcza. I teraz ja robię całkiem inaczej jak większość gospodyń. Takie zrobione ciasto kroję sobie na kawałki. Reszta trafia do owinięcia, po to, żeby mi nie obsychało. I formuję wałeczek takiej niedużej grubości. A, robota mi się przewali. Widzę, że zlew ma kolejne zastosowanie. Tak, no bo stół jest mi potrzebny, także no jest on wygodny, jeżeli chodzi o wysokość i tutaj mi pod stolnicę. I teraz większość kroi na kawałek, wałkuje, rozwałkowywuje placek jak na makaron. Ja nie robię tak z tego względu, że później musiałabym wykrajać resztki ciasta, zagniatać. Tak jest szybciej. No jakoś nie pasuje mi ta metoda. A tutaj nie mam ubytków i teraz tnę na takie kawałeczki. Czyli kopytka. Powiedzmy. Kopytka robię na ukos. Aha. A tutaj kroję sobie na takie... Sprytnie. Sprytnie to będzie zaraz.
Z tego co wiem, to nikt tak nie robi. Tutaj przynajmniej w mojej okolicy kilka osób już zaczęło i stwierdziło, że jest to faktycznie wygodniejsza metoda. I teraz taki placek, przyszły placek, bo na razie to jest kawałek ciasta, rozwałkowywuję na placuszki cienkie. Tutaj grubość placka też można sobie samemu dobrać. Parę razy więcej wałkiem ruszyć i będzie jeszcze cieńsze. I ten placek jest z każdej strony równy, tak jakby był rozwałkowany, wycięty szklanką, czy tam kubkiem, czy czymkolwiek. A te mi się dwa skleiły. Dla mnie jest to, akurat nie jestem bardzo spokojna dzisiaj. Dla mnie jest to metoda bardzo wygodna, szybsza. Najlepiej nie pierogów, to już chyba każdy wie, jak się robi. U mnie dzisiaj akuratnie na tapecie są ruskie. Idzie to dosyć szybko. Ciasto jest, tak jak pokazywałam na początku, dosyć takie luźne, więc bardzo fajnie to się wszystko skleja leciutko. Nie trzeba mocno palcami dusić, żeby te brzegi skleić. I tak idzie. No i tradycyjnie raz przy razie Nie, uformowany, nie gotowy używasz pierożek. widelca do lepienia, Nie. tylko ręką. No niektórzy jeszcze te końcówki właśnie później widelcem wykańczają. Ja nie robię widelcem, ja robię to wszystko palcami. Nie ma potrzeby. Nie. Mąż mówi, że też widelcem wykańcza. Ale to już w tej ostatniej obróbce. Tak, ostatnia obróbka, dokładnie. A może kamerzysta pokaże, jak pierożki lepi? Oj, wiesz co, ja tutaj mam dwie lewe ręce do tego. Ale spróbować Przyzna mi możesz. się. Nie, Ale tu nie. podejrzewam, że teraz wszyscy krzyczą: Krzysiu, Ale ja fartuszka nie Krzysiu, mam. Jeszcze Krzysiu. mój No, fartuszek nie dotarł. możemy się wymienić. Nie wiem, czy będzie pasował. Ja się już tutaj zakładam, że tutaj już są setki rąk w górze. Krzysiu, lep pierogi. Pokaż, jak lepisz pierogi. Więc zamieniamy się rolą. Poczekaj. No i udało się namówić Krzysia na lepienie pierogów. To jest mój Fartuszka pierwszy raz. mu nie dam, bo to nie program Oddasz Fartucha. Tyle? No mniej, Nie, no zdecydowanie to mniej. za dużo. Czekaj, jak to było? Połowa. Połowa jeszcze, Tak. tak? O, tak to było? Tak. O. Nie, to nie wychodzi, słuchaj. Znaczy, z pieroga wychodzi, ale... Kurczę. Nie, on jakiś taki troszeczkę... Widzisz? No, widzę, ale słuchaj, jak na pierwszy raz Poczekaj, nie jest to zrobię źle. drugi raz jeszcze. Tak? A Rób może drugiego. teraz już wiem, że trzeba dużo mniej tego farszu? No, malutko. O. Ale to musisz widzieć, sam sobie wybrać technikę. Sam sobie muszę Tak. być panem i... Nie, o, ty zobacz, on się rozkleja się coś. On się rozdziawia do ciebie, Nie, no uśmiecha się. zobacz, jakiś wybrakowany. Musiał O, być. ale ten już ładniejszy. Czekaj jeszcze, do trzech razy sztuka. Tak. Słuchaj, tych to nie gotuj, bo... Dlaczego? To ty Słuchaj. je dostaniesz właśnie do zjedzenia. Czekaj, bo może ja tutaj jakiś błąd popełniam? Może nie w tą stronę, zobacz. A widzisz? Bo to się, wiesz co, powinno, łatwiej idzie koniuszkami palców, ale to każdy musi sam A ja sobie mam, wiesz, technikę. poobdzierane to, nie No, wolą. jak na pierwszy raz Czekaj. uważam, że nie jest źle. Nie, to już był trzeci raz. Teraz będzie czwarty. No teraz czwarte podejście do pieroga, ale pierwszy raz lepisz. Tak. I to skoncentrowanie na twarzy. Nie przeszkadzaj. Dum 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 Nie dum 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 przeszkadzaj. dum 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 dum. Muzyka, chwila napięcia. Proszę bardzo. Yes, Słuchaj, wyszedł. on mi taki grzybki mur przypomina. Trochę plaskaty, Te ale twoje nie to jest takie zły. prawdziwki, a moje to takie grzybki mun. No, ale jest okej. Dobrze, karykatura pierożków. Także ujdzie Krzyś w lepieniu pierogów? Dziękuję. Myślę, że ujdzie. Pozdrawiam. Damy mu w górę. Pozdrawiam i życzę smacznego. Kolejne jego wykonanie, to nie będę tutaj zdradzać, co będzie, ale też kulinarne. Będziemy się tutaj Dwa, dwa, albo trzy nawet a mam za nadszy. w jednym będziemy się tutaj ostro mierzyć, także, ale to będzie O, odcinek. właśnie. Dobra, ja wracam na swoje A stanowisko, ja na a ty na swoje. swoje, tak.
No i teraz ulepione pierogi wrzucam do wrzącej wody. Woda jest osolona i ja dodaję trochę oleju, tak no powiedzmy ze 2-3 setki na taki garczek, po to, żeby one mi się później nie sklejały, bo ja pierogi mrożę. Za chwileczkę też jeszcze pokażę, jak to robię. No i te pierogi gotuję normalnie do momentu zagotowania. Później jak one się zagotują, jak tylko woda zacznie się gotować, od razu je wyciągam do zimnej wody, żeby one się zahartowały. I teraz w tej wodzie one są tak około minutkę i wylewam na druszlak, aby odciekły. I wysypuję od razu na tacki, z tego względu, że one jak tutaj zostaną, one są teraz ciepłe, one się skleją i będzie tak zwana pulpa. A ja ich wysypuję na tacki, one leżą sobie luźno, odparują mi tutaj. I w takiej formie, później jak one ostygną, rozdzielam je i wkładam do zamrażarki, żeby zamarzły. Pierogi ugotowane już oddychają na tackach, przygotowane do zamrożenia. No i one, jak widać, leżą sobie luźno. I teraz jak wystygną, pójdą do mrożenia, a po zamrożeniu będą wyglądały tak. No tutaj akurat nie są kopytka, ale chciałam pokazać, jak to wygląda. Leżą one luźno i teraz wystarczy tylko zruszyć tacką do miski i podzielić sobie do woreczków, do pojemniczków, jak już tam uważacie. I później takie gotowe kopytka, one są ugotowane tak samo jak pierogi. Można wyciągnąć, każdy pojedynczo rozłożyć sobie, żeby odmarzły i wtedy na patelkę do piekarnika czy na gorącą wodę, to już wedle waszego uznania, jak lubicie, tak samo z pierogami. Albo po prostu zamrożone, na wrzącą wodę wrzucić, aż one tam powiedzmy do momentu, kiedy woda zacznie pykać, to wtedy już jest wiadomo, że one są całkowicie odmarznięte. Nie gotować na ostro, bo się rozwalą. One muszą po prostu tylko oddać, zagrzać się i być miękkie. Także no, tak wygląda proces u mnie powstawania pierogów przygotowywanych do mrożenia i mrożonych. No i cóż, na dzisiaj to by było tyle. Jeszcze tak na koniec chcę Was zaprosić na kanał Krzysia, bo tam u niego pojawi się przepis na grochówkę, którą on będzie gotował. Także wszystkich chętnych zapraszam do subskrybowania, do śledzenia kanału, żebyście byli na bieżąco, bo tych przepisów w jego wykonaniu będzie więcej. Także Krzyś będzie gotował i będzie oddasz fartucha, bo na razie te przepisy powstaną w mojej kuchni, także tutaj będzie ostra walka o tego fartucha. Ale link do Krzysia kanału, bo wiele osób później pyta, będzie w opisie pod tym filmem. Być może, nie wiem kiedy ten wrzucę, czy u niego się pojawi pierwsza grochówka, a później u mnie pierogi. Także śledźcie, bo być może już jak ten film będziecie oglądać, może już u Krzysia ta grochówka będzie. Także zapraszam, warto, ja gotuję inaczej. Może zrobię również grochówkę, wtedy porównacie. No a na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, bo czas mnie goni. Jest bardzo pięknie dzisiaj, także chcę lecieć jeszcze do lasu. Oczywiście zmienić cały imidż i nad Odrę też odcinek prawdopodobnie będzie. No i cóż, kochani, życzę Wam tradycyjnie zdrowia, uśmiechu, radości, życzliwości, ciepła do drugiej osoby. No to już jest u mnie tradycja. No i cóż, kochani, z Bogiem, życzę Wam wszelkiej opatrzności, wszystkiego, co najlepsze na każdy dzień Waszego życia, na każdy dzień Waszego życia. No i cóż, trzymajcie się, do następnego.